Dzień pierwszy będzie wyglądać tak, że robimy ujęcia z drona, a dzień drugi będą już aktorzy i to dwójka. Jest to, wydaje mi się, jakiś, no nawet nie jakiś, tylko spot reklamowy, ale czego, to dowiecie się później. Jesteśmy już po zdjęciach próbnych, ale nie z aktorami, tylko z dronem. No i pogoda była tamtego czasu dosyć kiepska, nie świeciło słońce, no i w końcu się po tylu odcinkach ze złą pogodą, brzydko mówiąc, poszczęściło. Jedziemy, że tak powiem, w pełnym słońcu, jest godzina 9, słońce jest dosyć wysoko, wschód był o godzinie 4:30, także no już słońce jest hop hop, no ale nie. No właśnie, tak to wygląda. Konie cię słyszą, elo elo. No właśnie. Konie głowy w prawo, proszę. Czy konie mnie słyszą? I tak właśnie wygląda plan zdjęciowy, który bardzo mi się podoba. Zawsze będąc na planie filmowym, reżyserując go, mówiłem do wszystkich statystów i aktorów, że praca na planie to głównie czekanie. Podając czas, jest 10:18, czyli no, już czekamy ponad godzinę. W zasadzie no, teraz to już jedziemy, ale czekaliśmy no, ponad 40 minut przed urzędem tutaj wojewódzkim. Urzędem gminnym, po to, aby dowódca? Komendant straży. Dziękuję, panie suflerze. Komendant straży zawiózł nas na wydmy, no i żebyśmy skręcili wydmy. O, właśnie wjeżdżamy w drogę leśną, w którą nikt inny chyba nie może wjeżdżać, a dojazd jest tylko pożarowy. Także tak, na planie zdjęciowym głównie się czeka, chociaż tutaj to czekanie nie gra standardowo na naszą korzyść. Mimo, że dzisiejszy dzień to i tak tylko latanie dronem. Ewentualnie jakieś zdjęciówki może kamerą, no ale nastawiam się tylko na zdjęcia z drona. Także za chwileczkę widzimy się już na wydmach i odbędą się pierwsze loty. Chyba na to czekało. Dobra, jesteśmy na miejscówce. Ze mną jest, proszę państwa, wielki inwestor, człowiek biznesu. Wielki reżyser trzyma jakieś kulki kegla właśnie i udaje, że jakiś film kręci. Co ty żeś kulki tutaj? Kulki kegla? Że jedne wyciągnę. Chyba, że wyciągnął dopiero. No dobra, jesteśmy gdzie? Na wydmach, tak? No. Jesteśmy, w tym odcinku odwiedzamy gminę Choczewo. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa okolica, wyjątkowi ludzie. To nie przypadek, że akurat cała Warszawa próbuje zamieszkać tutaj. Próbuje, ponieważ zamieszkać mogą tylko rasowe skurczybyki z Wrocławia, tacy jak my. Więc my jesteśmy tymi, którzy tu jak gdyby wprowadzają nowe trendy, nową modę. My już to zamieszkaliśmy. By założyć zagrodę. Wrośliśmy w to miejsce już. Byliśmy tu ostatnio i zrobiliśmy zdjęcia próbne, tak jak mówiłem, a dzisiaj rozpoczynamy zdjęcia właściwe. No właśnie tutaj czeka wóz i przepakowujemy się do niego, no bo przecież nie przejedziemy innymi samochodami. No i właśnie tak to jest. Jak się o czymś nie myśli, na szczęście. Baterię muszę po prostu zabrać ze sobą i w zasadzie tyle. Dobra, no to zostaliśmy podwiezieni i zostawieni na wydmach. Hej, przygoda.
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tak naprawdę na plan zdjęciowy sobie trzeba dobrać odpowiednie osoby. Ja sobie tu wziąłem tak naprawdę... Kogo miałeś? Statystę wziąłem. Ten gościu po prostu udaje statystę. Nie ukrywam, że byłem najtańszy. Od razu o to chodzi. Cholera jasna. Chyba jednak muszę ściągnąć dodatkowo klapki, bo sobie sypię na kamerę, której bym nie chciał sobie obsypać. A tak naprawdę chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że w zasadzie to zostaliśmy oszukani, a przynajmniej sam siebie oszukałem, bo myślałem, że wydymani zostaliśmy, bo myślałem, że tutaj no, zostaniemy podwiezieni pod same wydmy. No tak, ale tak naprawdę to nie jest tylko to, bo jest jeszcze to, no i tutaj jeszcze to jest tamto, to wcale nie jest takie lekkie. To nie jest wcale takie lekkie, proszę Państwa. Także no, cóż. No, kurwa, że on tu... Idziemy. Idą, kurde. Szerpy. Dzisiaj taka kamerka. Dobra. Chodźmy tu. Myślę, że po prostu nie ma co iść dalej. Tylko po prostu iść trzeba w teren, w który mamy najbliżej. Trochę się boję o tą kamerę tutaj. Powinna być ona w największym case'ie, jakim jest. Dobra, weźmy tutaj, stańmy. I tyle. No to co? Witam na polskich wydmach. Na polskich wydmach. Na polskich wydmach. Tylko wydmy są polskie, nawet jak są za granicą. No. Nasze polskie? Wszystkie wydmy są polskie. To są wydmy na miarę naszych możliwości. I to nie jest nasze ostatnie słowo. No, w sumie, to powiem jedno. Była zima, było szaro, ponuro i tak mi się, no walczyłem z tą pogodą. Męczyłem się, ale z tego jestem naprawdę uratowany, że wchodzę. No kurde, na polskiej pustyni. Dobra, polskie wydmy. Odpalam zaraz Mavica. No i co? Szuram pierwsze ujęcia, że tak się kolokwialnie wyrażę. To też jest nieczęste, że można sobie polatać na wydmach. Najważniejsze w życiu to robić to, co się kocha. I tyle. Może nie tylko tyle. Jeszcze są inne hasła reklamowe, ale na teraz zakończmy na tym. Do roboty! Jedno, czego zawsze najbardziej się obawiam, to to, że no po prostu z wiatrem wleci mi trochę tutaj materiału, przepraszam, piasku. Uwaga, Endek 64. No dobra. Dzisiaj latam na pewno na ISO 100 i na wysokim F-ie. Więc zostawię ten 64, zobaczymy jak sobie poradzi. A poradził sobie właśnie tak. Dobra. Tutaj pan drugi reżyser musi mieć wizję. Drugi reżyser, drugi. Ja ci powinienem chyba dać mikroport, bo ty jesteś tutaj taki bardzo medialny, widzę. Proszę to trzymać w ręku. Albo do kieszeni sobie to daj. Dobra. Ale sobie wbiłem igłę w stopę. Łooo! Czy BHP jest przestrzegane? BHP! Czy lasy mnie słyszą? Dziękuję.
to dobra, tutaj mamy po zdjęciach. O, nie wiedziałem, że tak praży słońce, ale super. Tylko dużo mrówek, które gryzą w stopy. Chciałem tylko dodać, że no jak w tamtym sezonie FPV-ką nie latałem zbyt wiele, tak teraz, no będąc dwa razy właśnie tutaj w Choczewie, dwa razy latałem, ale awatą. No cóż, niektórzy może nie uznają tego za dronę FPV, oczywiście latam w trybie manual, no bo jakże inaczej, nie umiem w trybie stab latać, po prostu no nie umiem. Jest dla mnie zbyt ciężki, bo jest taki łatwy. No zresztą, no wiadomo, w trybie manual no wszystko ma się pod kontrolą, nie w tym rzecz. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tu latało, no i cóż, latanie FPV-ką to jest całkowicie inny wymiar latania dronem. No, każdy, kto lata zwykłym dronem, wydaje mi się, że później przechodzi właśnie na FPV-kę, no bo po prostu jest to coś nowego, coś świeżego i no, też jest inny kąt widzenia, inny kąt płynięcia tego drona. Można zejść niżej, można poczuć się bardziej, no, że tak powiem, hardkorowo, adrenalina jest troszkę wyższa. Ale tak, trzeba w sobie zachować trochę opanowania, no i zrobić zawsze dobre ujęcia. Super, bardzo się cieszę, że miałem możliwość polatania tutaj nawet zwykłą awatą. A dlatego latam awatą, że nie chce mi się po prostu iść w te piaski, jeżeli stracę zasięg na jednym z tych moich dronów. Po prostu tutaj liczy się czas, który i tak już jest w plecy. Uderzył mnie właśnie czas w plecy. No, to my to samo właśnie mamy, że GPS tak nas wyprowadził. Tak to jest właśnie, że GPS po raz kolejny nas wyprowadza w taką drogę, że ledwo można się przecisnąć. Co tam mówiłeś? Na końcu w prawo, stoję, czekam. Dobra, dobra, pędzimy. Po prawej chyba jest ta latarnia, co będziemy później na niej. Z ciekawych rzeczy nie latam. Tak, żeby robić jakieś filmy właśnie minuta 20 i tak dalej, typowo latam pod spot reklamowy, czyli robię konkretne ujęcia, takie jak mi się wydają bardzo fajne, reklamowe. 3-4 ujęcia, no 5 i zawijamy dalej, byle żeby były najlepsze. I lądujemy, mój drogi przyjacielu. Tak naprawdę jeszcze Cię nie nazwałem. Może damy mu jakieś imię? Albo może dam? Propozycje w komentarzach. No Azor na pewno nie. Dronazor. Może to faktycznie jest dronozaur po prostu. Dronazor. No w sumie ja nie jestem dronozaurem, to od tego trzeba zacząć. Więc on może jest dronozaurem. Cholera wie. No dobra. Zaczęła mi się odkręcać gałka od tego. Od kontrolera. Latarnia morska Stilo. Także wciąż podróżujemy, wjeżdżamy tam, gdzie nie można, oczywiście za pozwoleniem. Bardzo lubię takie przygody, ekspedycje, ponieważ no, tam, gdzie inni nie mogą, tam my możemy. I w tym właśnie aspekcie produkcja filmowa jest również bardzo fajna. No także pośrodku lasu latarnia. Odpalam drona. I lecę. Rzekłbym, gdybym miał, zadzieram kiece i lecę, no ale mam spodnie. No i zapomniałem w ogóle kręcić się z góry. Poprzedni odcinek, znaczy albo jeden z poprzednich odcinków w Krakowie, Dronotrip dokładnie 7, no cały czas nagrywałem się z dołu. Boże święty. Cześć, cześć, cześć. Właśnie załatwiłem taką specjalną. Kręcisz mnie teraz? Tak. Mój Boże.
Ty masz dużo pieniędzy, że chcesz tak mnie kręcić, ale dobra, okej, okay, próbuję. Potem się widzimy u prawnika? Najwyżej kredyt weźmiesz czy coś, nie? Dobrze. No. U prawnika się widzimy? Za wykorzystany wizerunek? Mojego. No, z moim też. Twój prawnik jak gdyby mnie nie interesuje, nie? A ty znasz to, co ja mówiłem, nie? Wiesz, dlaczego mój prawnik jest dobry? Dlaczego? Bo ma mnie. Aha. A wiesz, ile razy byłem u prawników? Nie zawsze mówię, ciekawe, co ten prawnik powie na tą sprawę, nie? I zawsze idę do prawnika i on zawsze mówi mi to samo, co ja już wiem. I tak się wstawiam, po co ta w ogóle funkcja prawnicza, jak gdyby, po co ci prawnicy istnieją? Jeszcze nigdy nie było czegoś, że przyszedłem do prawnika, mówię, słuchaj, mam taką i taką sprawę, on tak i tak robi, a ja, o Jezus, ale rozwiązanie, mówię, stary, jesteś naprawdę mądry, tylko przychodzi, no wie pan, tu się nic nie da zrobić, to musi pan się sam zastanowić, nie? A jedyne rozwiązanie to pójść tu i tu, a mówię, no to ja tak właśnie chciałem zrobić, no to niech pan tak zrobi, ja wtedy zostawiam mu 3000 i wychodzę, nie? Ja mam takiego bardzo dobrego prawnika, mojego kolegę, który wygrał kilka spraw z wielkimi. Ale to, tak, ale to były takie sprawy nie do wygrania, czy były takie sprawy, że każdego... No nie, no jedno to było o kradzieże, już nie powiem z jakim serwisem, takim bardzo nielegalnym muzyki, no i ta firma była w ogóle zarejestrowana jeszcze nie w Polsce i tak dalej, także no, długa walka, ale się udało. Się nie robi. To już jest praktycznie koniec dzisiejszego dnia. Wszystkie zdjęcia z drona zostały zrealizowane. Jesteśmy właśnie w miejscu inwestycji, gdzie ma powstać całe to przedsięwzięcie, bo tak naprawdę realizujemy, o czym jeszcze nie wiecie, spot reklamowy no, tutaj takich domów mieszkalnych, domów inwestycyjnych, które można sobie włożyć swój kapitał. A to jest właśnie koniec dnia pierwszego. No i jutro zaczniemy dzień drugi z aktorami. Nie zawsze latam dronem, czasem też kręcę jakieś filmy, ale no tak naprawdę od tego zaczynałem, więc po długiej przerwie sam jestem ciekaw, jak wyjdzie efekt no, tego spotu reklamowego, bo jakie filmy z drona kręcę, to ja wiem i ci, którzy oglądają mnie również wiedzą. No natomiast żeby tak się sprawdzić w reklamówce, oj, to już kilka lat się nie sprawdzałem. Głównie robiłem teledyski. No, zrobiłem ich ponad 200. I różne inne formy reklamowe. A później miałem trochę przerwy, więc powracam z jeszcze większą mocą. No i super. Dzień drugi. No i tak to jest, że w zasadzie staliśmy razem z kogutami, no bo chyba o 5.30. No i tak naprawdę nie ma czasu do tej pory. Uwaga, jest za 10.12. No nic tutaj nagrać, no bo plan zdjęciowy wymaga właśnie tego, żeby być gotowym. No i trzeba cały czas działać. Tutaj mieliśmy jakiś problem z koniem, bo nie było konia, no teraz koń jest gotowy na którąś tam godzinę, o dziękuję, i tak dalej, no więc standardowo, tak jak na planie bywa, są opóźnienia, ale my cały czas działamy, aktualnie jesteśmy na wydmach i pięknie się po nich chodzi, za chwileczkę wejdą ujęcia z dronem, bo w sumie cały dzisiejszy plan to ujęcia z kamery, a nie z drona. Dron jest tylko dodatkiem. Teraz nie wiadomo co. Czy to łódki, czy konie. Wydaje mi się, że jednak będą konie. Bo szef radio zaraz zarządzi i cały plebs będzie musiał robić. Cześć Karolina. Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy na planie reklamy z tym oto tutaj. Panem, z tym panem, tak. Z tamtym panem. Ktoś musi nosić buty. Siema. No i tak to bywa. Ojejku, ojejku. I tak cały czas od 20 lat. Niezmiennie. Nie, Radek? No tak. Sonie kom? Gmina Choczewo. Tutaj wita się każde drzewo. No, a ten tylko z reklamą. Już. Działki sprzedaje. No i tak to właśnie wygląda. Mówiłem. Jakiś ten gościu reklamowy przyjechał.
Radek, dlaczego tak jest? Dlaczego? Dlatego, że masz taką fajną krótkofalówkę. Tak. To jest. I po prostu jak ty masz w ręku, po prostu ja nie to wiem, widać, że... No Radek po prostu pracuje w jakiejś takiej chyba agencji. Nie? Myślałem, że samochód, może jakiś zegarek. Co nie. Obrać? To jest mistrz, nie? Od razu mówię, nie? No. Plus 100 punktów do a jeszcze robisz coś takiego, fajności. Że, o, że niby wiesz, że tak... Fifa, Rafa, tak ochrona. Prosty, nie? A, co? Już idę, tak. Halo, halo, Mietku, jak sytuacja w supermarkecie? Halo, Franku. Kontakt z mózgiem, tak? No właśnie, co teraz w takim razie, panie Radku, panie dyrektorze? Koń czeka. Koń czeka. Tak, wydawało, że jeśli to ma być glamour, to lepiej tego konia obskoczyć szybciej niż później, bo on lubi się taplać w piachu. A jak koń w piachu, to wiadomo, nie tak człowiek w piachu, mniej atrakcyjny. Aha, okej. Okay. Koń dzwonił? Tak, to jest gotowy. Dzwoniły konie. Okay. Od razu powiedziałem, że głowy w prawo mają mieć, nie w lewo. Dobra. To jest moja koncepcja. Okej. No to dobra. Ja tu jestem od koncepcji. Skoro konie gotowe, to lecimy. No, także tutaj większa akcja z łódeczkami. Straż leśna nas przywiozła na miejsce, pokazała, gdzie jest miejsce docelowe. Tutaj są panowie od łódek. Nie wiem, czy dobrze pokazuję, przepraszam, tam są. No i co, najpierw odpalimy sobie dronę, a następnie wejdę na łódkę i zrobimy ujęcia takie bliższe z normalnej kamery, z gimbala. I kręcimy, szyjemy dalej spocik. Najważniejsze, że humory dopisują, pogoda jest piękna, więc mam nadzieję wyjdą wspaniałe zdjęcia. I jestem bez mikroportu, bo po prostu nie ma na to czasu. Jedne z ostatnich tutaj ujęć rowerowych nagrywane na gimbalu, czyli rozmowa, zwykła rozmowa pomiędzy parą. No i jak ją nagrać? Zazwyczaj to się właśnie nagrywa w ten sposób. Przepisy BHP są, jestem zabezpieczony po sam. Nie ma co się martwić. Myślę, że te ujęcia wyjdą fajnie. Wydaje mi się, że cała reklamówka wyjdzie fajnie, bo pogoda nam dopisuje, aktorzy są bardzo fajni. Wiadomo, kunszt artystyczny i praca całej ekipy zespołowa zrobi to wygląda także. Chyba będzie fajnie. A tutaj już proszę o jeszcze do aktorów, którzy czekają. Ronin czeka też. O, już są. Jeden procent baterii w kamerze backstage'owej oznacza, że to już jest faktyczny koniec planu. No, gdyby nie ci wszyscy ludzie, to nie wyszłoby na pewno tak fantastycznie, także połowa jest, tak jak powtarzam, w cenie. Dobra atmosfera, bardzo mi się podoba. Ja tak chyba może wrócę do robienia jakichś małych filmików, ale tylko tam, gdzie mi się podoba. Ahoj. Ahoj przygoda, bo nie wiem, gdzie będę następnym razem, gdzie się pojawimy.